Jeśli chodzi o ten obóz, to ogólnie już skupiliśmy się na, tak, głównie na szybkości, na tym przygotowaniu takim przed turniejem. Dzisiaj byliśmy, mieliśmy ostatni sparing, taki przed wyjazdem, bo w niedzielę lecimy do Bułgarii, także już ten sparing dzisiejszy o wiele lepiej wyglądał niż wcześniej. Mamy tutaj zawodniczki z Litwy. Wcześniej puszczałam na nasze dziewczyny po rundzie. Zmienialiśmy a dzisiaj robiliśmy takie sparingi, że je, każda, każda miała swoją rywalkę po prostu na trzy rundy, żeby też już im te dziewczyny były skupione. To, no to twinki w niektórych kategoriach to nie wytrzymywały sparingów. Nie jestem za bardzo zadowolona, bo jeszcze są duże braki, ale cieszy to, że jest trochę lepiej jak ostatnio, że ta forma wzrasta, ale do zadowolenia to jeszcze daleka droga. Dziewczyny wiecznie narzekają, że ja ich ganię, że ich. no ale no, ja nie po to ich ganię, żeby dla przyjemności, tylko dla wyniku, nie? No i tak mi się wydaje, że jestem surową zawodniczką, byłam zawodniczką y, surową dla siebie i jestem wymagająco trenerką. Zgrupowanie w Giżycku to jeszcze była taka wytrzymałość szybkościowa, a tu już jest tak typowo szybkość, nie? Pod, pod walki, nie? Cieszy to, że z tego zgrupowania lecimy na to Bułgarię, to bardzo mocny turniej. Tam zlatuje się cały świat. Chciałam wziąć większą, szerszą kadrę, tak jak w pierwszych komunikatach, że i młodzieżową, ale nie można wag dublować i musiałam wziąć tylko to ten trzon kadry seniorek, które są do kwalifikacji. No to ciężka jest sytuacja też dla całego świata, no bo to nie wiadomo, jak dokładnie się przygotowywać do tego. Każdy się szykował już 22, 26 kwiecień na te kwalifikacje europejskie, nagle to jest wszystko przesunięte. Z tego co słyszałam, to nie będzie tej światowej. Ma być w, chyba w czerwcu ta europejska, a światowa to nie wiem, czy z rankingu, czy jak to będzie. Jest tam podzielone na cztery kontynenty. Dziewczyny mają 21 miejsc. To nie wiem, bo jeszcze decyzja nie została ogłoszona. Cała ta moja kariera trenerska. To jest dosyć skomplikowana, jeśli chodzi o ten boks kobiet, bo cały czas coś jest ten koronawirus, jeszcze w dobie tego koronawirusa, no to cały czas jakiś przewrót jest, nie? No, tam się zbytnio tym nie przejmuje. Wiadomo, dziewczyny się denerwują, a to jakoś musi to dojść do skutku, bo mówię, olimpiada na pewno będzie i muszą to jakoś zrobić tak, żeby, żeby odbyły się te kwalifikacje. No ja my się skupiamy na tych europejskich. Cieszy to, że one są zamrożone, bo mamy pięć tych dziewczyn. Także tu się skupiamy na, na razie na europejskich, a później zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Po turnieju w Bułgarii chcę lecieć z dziewczynami do Turcji. Tam już wezmę troszkę większą kadrę. Moja młodzieżowa kadra dojdzie od 15 do 21 marca. Potem przylatujemy do Giżycka chyba za dwa dni, bo będę musiała obóz w Giżycku przesunąć przez ten w Turcji. Dwa dni chyba do domu i wracamy do Giżycka. Ma przylecieć Francja, Szwecja i Litwini jeszcze zgłosili chęć przy, przyjazdu do nas na ten na obóz. To na razie tak, no pracujemy, no bo mówię, nie mamy wyjścia.